Dzień dobry, kochani. Dzisiaj znowu skupimy się na kordonku i wykonamy taką malutką, szydełkową podkładeczkę, serwetkę. Potrzebujemy tylko kordonka. Ja pracuję na tym kordonku. Do tego dobieram szydełko. 1,25 mm. Potrzebujemy jeszcze tylko nożyczek i igiełki, żeby zbędne niteczki pochować. Od razu, nie przedłużając, zaczynamy. A, tylko jeszcze zachęcam do subskrypcji i łapeczki w górę, jeżeli Wam filmik się podoba. Zaczynamy. Od magicznego kółeczka. Trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. I teraz musimy wykonać jeszcze 23 słupki. Tak, żebyśmy razem z naszym pierwszym łańcuszkiem mieli 24 słupki na okręgu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, przepraszam, 14, 15, 16, 17, jeszcze raz. 17, 18, 19, 20. Oj, oparciuszek. 20, 21, 20. 2 i 23. W sumie mamy 24 oczka. Przepraszam, nie oczka, tylko słupki. Wbijamy się w czubek naszego pierwszego słupka z oczek łańcuszka. Robimy oczko ścisłe i pierwsze okrążenie za nami. Robimy 4 oczka łańcuszka. 2, 3, 4. Omijamy tutaj jeden nasz słupek. Wbijamy się drugim, drugie i robimy oczko ścisłe. I znowu raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka. I jeden słupek pomijamy, wbijamy się w następny, robiąc oczko ścisłe. I dalej, jeden, dwa, trzy, cztery, omijamy, wbijamy się w kolejny oczko ścisłe. Raz, dwa, trzy, cztery. Omijamy w następnym oczko ścisłe. I raz, dwa, trzy, cztery. Omijamy w kolejnym oczko ścisłe. Muszę się przyjrzeć. Oczko ścisłe. Raz, dwa, trzy, cztery. Pomijamy. W kolejnym się wbijamy, robiąc oczko ścisłe. Raz, dwa, trzy, cztery. Oczko ścisłe. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu mamy. Pomijamy oczko ścisłe. I dalej raz, dwa, 3, 4. Kolejne pomijamy, wbijamy się w następne, robiąc oczko ścisłe. Ile już mamy? 2, 4, 6, 8, 9. W sumie będziemy mieć takich 12. 3. 1, 2, 3, 4.
omijamy. Robimy oczko ścisłe. Raz, dwa, trzy, cztery. Omijamy oczko ścisłe. 2, 4, 6, 8, 10, 11. I ostatnie. Raz, dwa, trzy i cztery oczka łańcuszka. Omijamy jedno i wbijamy się tutaj w kolejne. I widzicie, mamy 12 grupek naszych łańcuszków. Wbijamy się pod pierwszy łańcuszek. Robimy oczko ścisłe. I raz jeszcze. I teraz będziemy wykonywać grupy łańcuszków. I każda grupa będzie się składała z 5 oczek. 2, 3, 4, 5. I będziemy tutaj na kolejnym łańcuszku robić półsłupek. I znowu raz, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka. I na słupku półsłupek. Przepraszam, na łańcuszku półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na łańcuszku półsłupek. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Półsłupek. Na kolejnym łańcuszku. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Półsłupek. Na kolejnym łańcuszku. 1, 2, 3, 4, 5, półsłupek. Na łańcuszku 1, 2, 3, 4, 5, półsłupek. Na łańcuszku dalej 5 oczek łańcuszka, 2, 3, 4, 5, półsłupek. Na łańcuszku z poprzedniego rzędu. Dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, półsłupek. Na łańcuszku. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, półsłupek. Na łańcuszku. Oj, uparty ten kordonek dzisiaj. I dalej. 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Półsłupek. Na łańcuszku. I nasze ostatnie 5 oczek łańcuszka. Ostatnie w tego rzędu. Albo krążenia. 3, 4, 5. I wbijamy się tutaj pod ten pierwszy łańcuszek, robiąc oczko ścisłe. I kolejne okrążenie za nami. Przechodzimy oczkami ścisłymi na środeczek naszego łańcuszka. I teraz musimy wykonać, kochani, 16 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tak, odliczamy 3 oczka pierwsze jako nasz słupek. Raz, dwa, trzy. I następnie liczymy 5 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I w to piąte oczko wbijamy się, robiąc w nim słupek. Kolejne oczko wbijamy się, robimy słupek, tutaj w kolejne robimy słupek i jeszcze w dwa, tutaj robimy słupek i robimy słupek, widzicie? Tak się będzie prezentowało to okrążenie. Następnie robimy słupek tutaj na tym łańcuszku, tak, i wykonujemy 13 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. I teraz odliczamy sobie 2, 4, 5 oczek łańcuszka i tutaj oczywiście odtąd. I w tych 5 oczkach robimy po słupku. Pierwszy, drugi, ojojoj, co to się tu dzieje? Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty. I słupek na kolejnym łańcuszku. I widzicie, tak się to prezentuje. Pokażę Wam jeszcze z dwa razy, jak to zrobić i resztę będę robić już poza kadrem. No to 13 oczek łańcuszka. 2. Jeszcze raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 oczek łańcuszka. W 5 tutaj naszych pierwszych oczek, w 5 pierwszych oczkach robimy po słupku. 1, 2, 3, 4, 5 i słupek na łańcuszku. I jeszcze raz Wam pokażę. 13 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 w 5 pierwszych słupków, przepraszam, oczek łańcuszka. Po słupku pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, słupek na łańcuszku i tak lecimy, kochani, dookoła. I jak tu mamy naszą ostatnią grupkę, wbijamy się tutaj w nasz pierwszy łańcuszek i robimy oczko ścisłe. Teraz musimy, kochani, oczkami ścisłymi tutaj oczko po oczku dostać się do naszego tutaj łuku. Udało się. I teraz musimy wykonać 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Jako pierwszy słupek dodatkowo 2 oczka łańcuszka. 1, 2. I pracując tutaj na łuku musimy wykonać jeszcze 5, zresztą pokażę Wam, słupek, 2 oczka łańcuszka, słupek, 2 oczka łańcuszka, słupek, 2 oczka łańcuszka, mamy 3, słupek, 2 oczka łańcuszka i słupek. Teraz nie robimy oczek łańcuszka, tylko 2, 4, 6. Wbijamy się tutaj w następny nasz łuk, robiąc słupek. Potem 2 oczka łańcuszka, słupek. 2 oczka łańcuszka, słupek. Oj, tu się coś
podziało niedobrego. Mamy słupek. Drugi. No to dwa oczka łańcuszka. Trzeci słupek. Dwa oczka łańcuszka. Czwarty słupek. Dwa oczka łańcuszka. Piąty. Dwa oczka łańcuszka. I szósty słupek. I znowu płynnie słupkiem przechodzimy na następny łuk, robiąc, tak jak mówię, słupek. I w każdym tu jednym łuku wykonujemy po 6 słupków rozdzielonych dwoma oczkami łańcuszka. Mamy tu ostatni słupek. Teraz wbijamy się tutaj oczkiem ścisłym w trzecie oczko łańcuszka tego naszego pierwszego. I teraz tak tutaj oczko ścisłe na tym łuczku malutkim nad słupkiem robimy półsłupek. Tu na łańcuszku dwa półsłupki, półsłupek nad słupkiem, półsłupek na łańcuszku i teraz trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa i trzy. Dalej na tym samym tutaj łańcuszku półsłupek, nad słupkiem półsłupek, dwa półsłupki na łańcuszku i nad słupkiem półsłupek. Teraz trzy oczka łańcuszka, przepraszam, cztery oczka łańcuszka. Ten pierwszy słupek omijamy i wbijamy się tutaj w kolejny i w tym kolejnym albo nad tym kolejnym robimy półsłupek. Potem na łańcuszku dwa półsłupki, półsłupek nad słupkiem, tutaj na tym środkowym łańcuszku półsłupek, trzy oczka łańcuszka i półsłupek. I tak będziemy na każdej tutaj naszej grupce robić półsłupek. Czekajcie. Oczka łańcuszka, półsłupek, nad słupkiem półsłupek, dwa półsłupki na łańcuszku, nad słupkiem półsłupek, cztery oczka łańcuszka, dwa, trzy, cztery i dalej nad drugim słupkiem półsłupek, dwa półsłupki na łańcuszku, nad słupkiem półsłupek, nad tutaj na łańcuszku środkowym półsłupek, trzy oczka łańcuszka i półsłupek na tym samym łańcuszku nad słupkiem półsłupek, dwa półsłupki na łańcuszku i nad słupkiem półsłupek. I widzicie, powolutku nam się zaczyna ładnie tutaj formować. Raz jeszcze Wam, kochani, pokażę. A, jeszcze cztery oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. I tak. Nad drugim słupkiem półsłupek. Dwa półsłupki na łańcuszku. Półsłupek nad słupkiem. Półsłupek na łańcuszku, trzy oczka łańcuszka, półsłupek na łańcuszku, półsłupek nad słupkiem, dwa półsłupki na łańcuszku i półsłupek nad słupkiem, cztery oczka łańcuszka i tak lecimy dookoła. I kochani, ostatnie cztery oczka łańcuszka i wbijamy się tutaj nad nasz drugi słupek. Oczko ścisłe. Dla pewności niteczkę ucinamy, wyciągamy naszą serwetkę, prasujemy bądź krochmalimy, to już od Was zależy. Ja lecę szybciutko to zrobić i do Was wracam. I tak, kochani, prezentuje się nasza serweteczka. Ja tą tylko wyprasowałam, przepraszam, a Wy możecie
jak tylko chcecie ją krochmalić. Dziękuję Wam bardzo, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że mój tutorial się do czegoś Wam przydał. Raz jeszcze zachęcam do subskrypcji, do łapeczki w górę, dzwoneczka i do sekcji komentarzy. Dziękuję Wam raz jeszcze, kochani. Wszystkiego dobrego. Powodzenia.